Znajdujemy się w takim miejscu na plaży Nordurberland, wschodnie wybrzeża. Przyjechaliśmy tutaj, aby zobaczyć drzewa, pozostałości drzew, które rosły tutaj 8 tysięcy lat temu. I to są te pozostałości. One były przykryte torfem przez wiele tysięcy lat i dlatego nie rozłożyły się, nie stuchniały, bo torf powodował to, że nie było dostępu powietrza, żadne mikroorganizmy nie dostawały się tam, one takie były zakonserwowane. Teraz może to odkrywa, już odkryło w 2016 roku. Przyjechaliśmy tu, nie wiedzieliśmy, czy coś tu jeszcze będzie, ale jest. Tutaj jest torf czarny, taki utwardzony, a tu są wypukiwane części drzew, które rosły tu około 8 tysięcy lat temu. Tam dalej jest pień, a tutaj tak widać te torf, jak morze podmywa i wypukuje. Jeszcze taka ciekawostka, bo tutaj rósł las i Wielka Brytania była połączona z Danią, lądem. Później, gdy lodowce stopniały, poziom mórz się podniósł i jest Morze Północne. Afraid our aim is out of sight. Wanna see it.